Dobry kochani, witam was dzisiaj z plaży. Jestem w Sopocie. Nie wiem dokładnie, słuchajcie, które to jest wejście. 36. Mam już godzinę 19, 14 km, także dzisiaj w ramach treningu rower. Idealne rozpoczęcie tygodnia. Jestem przy Mariocie. Dopijam swoją wodę i lecę dalej. Już powoli wracam, bo byłam w Gdańsku, w Sopocie. No i teraz powoli sobie wracam. Może jeszcze wyjdę gdzieś na plaży sobie usiąść, chwilę wejdę, wiecie, z rowerem. No i tak, wracam powoli do domu. No i czas na jakieś śniadanie, bo już prawie półtorej godziny, także już powoli zgłodniałam i kończy mi się woda. Także jeszcze chwilę pojeżdżę i czas wracać, coś zjeść i wypić kawę. Chociaż powiem wam, że to była naprawdę przyjemna pobudka.
Dzień dobry kochani, witam was kolejnego dnia. Dzisiaj była trochę taka powtórka z poniedziałku, bo poszłam na rower i zrobiłam znowu 20, 21 nawet kilometrów. Godzina 43 i całkiem fajna trasa, także jestem bardzo zadowolona. Tak mi się dobrze jeździło w poniedziałek, że pojechałam sobie właśnie dzisiaj ponownie. Miałam się już nie zatrzymywać, nie robić zdjęć i tak dalej, ale po prostu się nie dało, słuchajcie. Nie wiem, ja po prostu tutaj ciągle kocham robić zdjęcia. Gdzieś przejeżdżam, coś zobaczę, stwierdzam, zrobię zdjęcie, nagram jakąś przebitkę, reelsy i tak dalej. Także trochę było przystanków, więc pewnie tą trasę mogłabym zrobić szybciej, ale nie ma to jakoś większego znaczenia, także prawie 2 godziny. Chciałam wyjść tak jak Kuba wychodził do pracy, jakoś 7:30, ale zanim się ubrałam, wiecie, wyciągnęłam rower, no to wyjechałam tak za 7:50, także poranek powiedziałabym bardzo aktywny. Jest piękna pogoda i myślę, że teraz latem będę często sobie robić takie właśnie poranne przejażdżki rowerem. Jest to dla mnie bardzo przyjemne, fakt zajmuje dłużej niż mój trening, bo ja zwykle miałam treningi takie 30, 40, 50 minut godzinne, u Moni rzadko robiłam, chyba że było wyzwanie, ale jednak na rowerze czy na rolkach to jakoś tak nie odczuwa, jest to przyjemniejsze, przynajmniej dla mnie. No i jakoś, wiecie, jesteście na zewnątrz, piękna przyroda, lato, ciepło, w ogóle bardzo dużo ludzi i biega, i jeździ na rolkach, i na rowerze, i no bardzo dużo aktywnych osób już od rana na rowerówce, tam przy promenadzie, przy morzu biegało, jeździło i tak dalej, ale bez jakichś tłumów. No i już też ludzie się zbierali na plażę, bo wiadomo, że też są turyści. Także poranek uważam za udany i to teraz pod prysznic. Muszę usiąść do montażu, bo niedługo wchodzi kolejny film, będzie to vlog z tego weekendu, który był, i ten vlog już jest poucinany, prawie gotowy, tylko muszę podobierać muzykę, a mi to czasami zajmuje długo, żeby znaleźć taką piosenkę, jaka mi pasuje gdzieś tam klimatem, czy szybsza, czy wolniejsza, więc czasami nad tym trochę schodzi, także tak, trochę dzisiaj jeszcze posiedzę na pewno nad tym, mam kolejną rolkę do zmontowania, do wstawienia, także mam co montować i co edytować, bo mam też dużo zdjęć do zedytowania. Dzisiaj też porobiłam kilka na rowerze, na trasie jak jeździłam, także jestem taka, powiem wam, że tak mi pozytywnie nastraja jazda rowerem. Wiecie, ja bardzo doceniam to, gdzie mieszkam, naprawdę. To, że mogę sobie w każdej chwili, wiecie, podjechać na plażę, pospacerować po molo, po Monciaku, czy na Stare Miasto pojechać w Gdańsku. No jakby wszystkie te atrakcje, gdzie ludzie, nie wiem, z Zakopanego przyjeżdżają. Daję taki, wiecie, dalszy przykład. Wiele ludzi tutaj przyjeżdża i płaci naprawdę duże pieniądze za to, żeby spędzić tutaj urlop, a ja tutaj mieszkam. Znaczy, to było zawsze moje marzenie, jakby ja wiedziałam, że jeśli ja mam gdzieś mieszkać, to gdzieś, gdzie jest plaża i dostęp do wody, bo po prostu to od dziecka uwielbiałam. Na każdych wakacjach po prostu mnie ciężko było z plaży, że tak powiem, do hotelu wieczorem ściągnąć. Więc wiedziałam, że ja będę chciała mieszkać właśnie w jakimś takim mieście. Więc jeżeli chodzi o Polskę, to przede wszystkim był to Gdańsk. I z każdym dniem, jak tutaj mieszkam, naprawdę, zwłaszcza właśnie latem, kiedy jest tak pięknie, zielono, wszystko kwitnie, właśnie ludzie rano wychodzą, biegają, jeżdżą na rowerach, widać tych mieszkańców, widać też turystów, to ma naprawdę swój urok i czasami oczywiście jest uciążliwe w sezonie, kiedy po prostu są, nie wiem, większe korki, większe tłumy, większe kolejki, ale to jest właśnie urok Trójmiasta czy Gdańska i lata tutaj w mieście. Trzeba po prostu się nauczyć, jak tutaj, że tak powiem, obcować, znaleźć swoje ścieżki, skróty na trasie, gdzieś tam skróty na ścieżkach, czy własne miejsca parkingowe, w sensie, wiecie, własne lokalizacje, gdzie może ktoś nie wie o tym, albo po prostu, nie wiem, uda wam się znaleźć szybciej miejsce, ale da się tego, że tak powiem, nauczyć. Jak już się gdzieś tak, wiecie, dostosuje do tego życia w sezonie, to naprawdę żyje się tutaj trochę jak na wakacjach, bo wieczorami możecie iść podziwiać zachód słońca, weekendami możecie sobie, wiecie, wymyślić takie atrakcje, jakie chcecie, także ja bardzo doceniam to, gdzie mieszkam i aż czasem po prostu nie dowierzam i właśnie jak jadę taką ścieżką, to się zatrzymuję i patrzę i mówię, kurde, jest 8 rano, a ja jestem na rowerze, wiecie, przy Brzeźnie, przy molo, gdzie kiedyś wiele bym za to dała, żeby móc właśnie być w Gdańsku. Także doceniam. No wiadomo, nie jest może tutaj najtaniej, ale
No ale bardzo się cieszę z tego po prostu, że mieszkam tu, gdzie mieszkam i szczerze mówiąc, na ten moment, gdybym miała przeprowadzić się do jakiegokolwiek miasta w Polsce, to byłaby to albo Gdynia, więc niedaleko, albo słuchajcie, jedyną opcją dla mnie to by był powrót do Torunia. Toruń jest mniejszym miastem, ale ma w sobie naprawdę coś takiego, że bardzo dobrze mi się tam mieszkało i żyło. Brakowało mi oczywiście plaży, no i wiecie, tych nadmorskich, że tak powiem, walorów. Natomiast jeżeli miałabym gdziekolwiek indziej poza tutaj właśnie Trójmiastem w Polsce mieszkać, to byłby to, myślę, Toruń. I ostatnio, jak wstawiłam wam relację, to w ogóle kilka osób napisało mi, że po moich vlogach przeprowadziło się na przykład rok temu do Trójmiasta, czy pół roku temu. Jedna dziewczyna mi napisała, że teraz tej jesieni będzie się tutaj do Trójmiasta przeprowadzać i że właśnie w dużej mierze zachęciło ją to, co widziała gdzieś tam na vlogach, te widoczki, plaża, różne fajne kawiarnie, miejscówki i po prostu ogólnie taki klimat tutaj, także no powiem wam, może ktoś jeszcze się przeprowadzi, może was namówię po tych wakacyjnych vlogach, a tymczasem ja już nie przedłużam, dopijam wodę i idę pod prysznic, bo czas najwyższy się wykąpać, zacząć dzień i siadać do montażu. No dobrze, wyskoczyłam szybko jeszcze do Hebe. Chciałam też kupić soczewki, ale niestety nie było, także zerknę online i może sobie zamówię. Ale już słuchajcie, pogoda się zmieniła, już pada deszcz i już nie ma takiej letniej pogody jak rano, także bardzo się cieszę, że poszłam właśnie z samego rana, bo w poniedziałek było prawie tak samo, trochę mniej niż dzisiaj padało, ale jednak też rano było słońce, piękna pogoda, ciepło, a później deszcz, także chyba będę tak robić, że po prostu jak rano świeci słońce, jest ładna pogoda, to wykorzystuję to, jeśli mam tylko, wiecie, wenę na rolki czy na rower, bo później może właśnie tak się zmienić, no i teraz jakbym miała pójść, to tak nie bardzo pogodowo. Jutro może nie, ale w piątek chciałam znowu pójść, więc może być taka sama sytuacja, bo zapowiadali w sumie taki deszczowy tydzień, ale właśnie chyba to tak bardziej popołudniami pada. Także pokażę wam szybko, co kupiłam w Hebe, bo dosłownie jest to kilka rzeczy. A w Hebe kupiłam dwie maski z Miszy, bardzo je lubię i akurat była promocja, więc stwierdziłam, że sobie wezmę. To jest taka miodowa, jeszcze bardzo lubię Shea Butter, naprawdę świetnie nawilżają i one mają świetną jakby formę tej maski, ten materiał jest bardzo cieniutki, bardzo, bardzo mocno nasączony i no naprawdę zupełnie inaczej się układa na twarzy, bo właśnie ten materiał jest taki cienki i to jest papier ryżowy, z tego co dobrze pamiętam. Tonik z Recibo, bo skończył mi się ostatni tonik, jaki miałam, więc musiałam coś kupić, to jest ten nawilżający. Żel oczyszczający do twarzy, bo również wykończyłam dosłownie ten sam. Ten z Biolawen też mi się kończy, więc musiałam kupić coś do mycia twarzy, także wróciłam do Basic Lab. Korektor z Catrice, to jest ten kamuflaż w kolorze 10. I na koniec pasta do zębów z Himalaya, także krótkie, szybkie zakupy. No miały być jeszcze soczewki, ale niestety, znaczy nie w Hebe, tylko w optyku, ale nie udało się dostać tych, które chciałam, więc zobaczę online, także takie małe i szybkie zakupy. Właśnie do mnie paczka z C&A z sukienkami. Mam tutaj trzy sukienki, także robimy, mierzymy. Pierwsza sukienka jest taka biała, w tak jakby haftowany motyw, ale nie jakiś mocny. Ja bardzo lubię tego typu sukienki i podesłała, właściwie powiedziała mi o niej mama, że widziała taką stacjonarnie. Niestety u mnie w sklepie stacjonarnie nie było, więc zamówiłam, a naprawdę ma ładny krój, więc jeśli będzie dobra i rozmiar będzie ok, to zostanie. Druga jest taki fajny niebiesko-biały wzór, bardzo ładne kolory, no i tak pomyślałam, że coś fajnego na lato, także też zobaczymy. A ostatnia to jest sukienka, którą miała właśnie ostatnio moja mama. Miała ją na sobie, kiedy przyjechała
tutaj z tatą i tak mi się spodobała, no przepiękna sukienka, taka letnia, kolorowa i mówię, chyba sobie zamówię i przymierzę, nie wiem czy będzie dobra, bo jest dłuższa, a na mnie takie długie sukienki to albo wiecie, do samego dołu, albo przed kolano, przynajmniej ja się w takich najlepiej czuję, a ta jest właśnie pomiędzy, także nie wiem czy będzie dobra rozmiarowo i na długość, czy mi się spodoba, ale ogólnie kolory i sam jakby krój sukienki jest bardzo ładny, tylko nie wiem właśnie czy na mnie to będzie też tak fajnie wyglądało, także trzy sukienki, każda inna, pomyślałam, że zamówię, bo tej długo nie było, w końcu wróciła, więc stwierdziłam, że zamawiam wszystkie trzy, przymierzę, jak będą ok, to zostawiam, a jak któraś nie będzie pasować, to od razu do zwrotu, także mierzymy trzy sukienki, C&A, linki oczywiście zostawię Wam w opisie. No dobrze, pierwsza sukienka i pierwsze, niestety, rozczarowanie. Jest bardzo szeroka, jak na 36. No, wydawało mi się, że to będzie dobry rozmiar, bo zastanawiałam się tak naprawdę na 38, ale ona jest naprawdę luźna. No, na zdjęciach moim zdaniem tak nie wyglądała. Mogłabym zamówić jeszcze 34, ale wiecie, wydaje mi się, że to będzie subtelna różnica, kilka centymetrów. Może z centymetr na długość, może z kilka centymetrów tutaj. Mogłabym spróbować, bo ogólnie mi się podoba ten motyw po prostu i to, że tutaj jest takie delikatne odcięcie, jest do kolana. Co prawda nie mam samoopalacza, pewnie lepiej by wyglądało, gdybym ten samoopalacz miała. No ale nie, no słuchajcie, szkoda, bo naprawdę na tą najbardziej liczyłam, na nią patrzyłam na stronie internetowej. Także jeżeli się zdecydujecie, zamawiajcie nawet dwa rozmiary mniejsze moim zdaniem. Pomyślę, może zamówię 34, ale troszkę jednak to nie jest to, czego szukałam. A szkoda, także być może 34 dałoby radę, ale nadal jest to taki krój. No jak ją wyciągnęłam z opakowania, to ogólnie myślałam, że pomylili rozmiary. Jest to krój oversize, także niestety na ten moment nie. Pomyślę, czy zamówić mniejszą, bo jest właśnie 34, ale mniejszych już nie ma, więc nie wiem, czy to będzie duża różnica. A rękawy są po prostu takie z zasady szerokie, więc nie wiem, myślałam, że to trochę inaczej wygląda, szczerze mówiąc, także pierwsza sukienka niestety idzie do odesłania. Sukienka numer dwa to jest chyba prawie taki sam krój, bo również jest szeroka, trochę węższa niż tamta, ale nadal wydaje mi się, że mogłabym mieć troszeczkę mniejszą, jakoś tak wydaje się po prostu tutaj na dole dużo tego materiału. Wzór jest bardzo ładny, długość wydaje mi się, że delikatnie chciałabym krótszą. Trochę się zawiodłam, słuchajcie, liczyłam naprawdę na te trzy sukienki, jak patrzyłam na nie na stronie internetowej, to mówię, ta na pewno zostanie, ta też, tej ostatniej nie jestem pewna, a tu wychodzi, że żadna nie zostanie, no ale czasami tak bywa, stacjonarnie u mnie w sklepie ich nie było, więc nie mogłam przymierzyć, a chciałam, żeby właśnie nie zamawiać, ale no niestety. Wzór ładny, fajne połączenie białego z niebieskim, także sukienka numer dwa również do odesłania. I sukienka numer trzy, ta już mi się bardziej podoba. Nie mam żadnej sukienki w tym stylu, słuchajcie, żadnej, ale zawsze mi się podoba, jak jakaś dziewczyna idzie na ulicy i ma właśnie taką długą, zwiewną, kwiatową sukienkę. Ktoś powie, że babcina, nie wiem, czasami w komentarzach się pojawiają takie rzeczy, babcina torebka. Nie wiem, moja babcia na przykład ma ładne torebki, więc jeżeli ma być babcina, to ja chcę. Oczywiście wiem, że czasami są takie motywy jakby kojarzące się z takim babcinym stylem. To mi się w ogóle teraz skojarzyło z... jak się nazywał ten serial? Bridgertonowie. O, tam takie mieli fajne różne stylówki. Ale tak, podoba mi się ten wzór. Znowu myślę, że jak nałożę samoopalacz, to to fajniej będzie odbijało, bo teraz niektóre kolory zlewają się z moją skórą. Ale, no tak jak mówię, nie mam żadnej takiej sukienki i myślę, że słuchajcie, chętnie bym ją zostawiła. Nad nią się najbardziej zastanawiam, bo tutaj zobaczcie, w talii naprawdę ona jest ładnie... ładnie leży, wszystko dobrze, nie jest to żaden oversize, bo ja czasami, słuchajcie, mam już dość tych oversize. Plaże, do kawiarni, teraz jest tyle fajnych miejscówek u nas na plaży, że myślę, że to będzie zwiewne i przyjemne. Z tyłu w ogóle na plecach jest jakby taki ściągacz na materiale, więc to się fajnie tutaj dostosowuje. Tutaj akurat zakrywa mi ramionczka od stanika. Ja myślę, słuchajcie, że... bardzo fajna. Ciekawa jestem, czy są jeszcze inne kolory, bo szczerze mówiąc nie widziałam,
ale no to mi się podoba, naprawdę mi się podoba. Nie mam takiego czegoś, więc może właśnie o to chodzi, żeby kupić sobie raz na jakiś czas coś, czego nie ma się w szafie i spróbować, zaryzykować. Wiecie, komuś może się nie podobać, ważne, żeby mi się podobało. Ale tak, powiem wam, że ta ogólnie oceniając leży najlepiej, nigdzie nie odstaje, nie jest za szeroka. Tutaj właśnie w tym miejscu naprawdę bardzo ładnie to wygląda. No i tak, powiem wam, że jedyna z tych trzech, które jestem w stanie zostawić. Chciałam mieć coś takiego właśnie z rękawkiem 3/4. On też jest fajny, można go tak podwinąć. Słuchajcie, zobaczcie, do trampeczek to będzie fajnie wyglądać. Jakieś białe wansy. Myślę, że to by było fajne. Torebka do tego i wypad na plażę, na jakiegoś drineczka właśnie od tych plażowych barów. Myślę, że super. Okazuje się, że ta sukienka prawdopodobnie zostaje, a ta, na którą liczyłam najbardziej, niestety nie. Witam was w sobotę. My jesteśmy właśnie w Gdyni. Przyjechaliśmy, bo Kuba musi odebrać rower, bo jeszcze tutaj został, ale postanowiliśmy wybrać się przy okazji na spacer. Także mam nadzieję, że jakieś widoczki się uda ponagrywać, że nie będzie za tłoczno. A później gdzieś pójdziemy chyba na kawę i może na obiad, bo już jest taka pora bardziej obiadowa. I po sesji. Co teraz? Nie wiem, co zaszło, ale mam ładne zdjęcie w sukience, mam nadzieję. Trochę podwiewa, ale trzeba teraz zejść. Matko, jakie dobre. Naprawdę. Jednak dobrze zrobiłem. To ma coś w smaku, co moja babcia dodaje do ciast. Ale nie wiem co.
ale jabłecznik mojej babci też podobnie smakuje. Moja babcia coś takiego smaku dodawała do jabłecznika, więc albo jakiś podobny spód, albo nie wiem co, ale jest pycha kremowa. To budyń. Może, próbuj. Jak ja się dobiorę, to już nie będzie. No mamy po jednym tym i to jest na pół, więc możesz zjeść tyle. Oceniaj. To jest to, nie? Dobre. Polecamy. Pycha. A drogi był? Ja jeszcze powiem. 16. 16. Myślę, że spoko. Mogło być gorzej. Jak na... tak. I tak spora porcja jest. Myślałam, że będzie mniej. No dobrze. To smacznego. Teraz co? Kierunek? Jak już mamy rower. Kierunek zostawić rower w domu. I zakupy spożywcze w Lidlu nas czekają. Ogólnie polecamy wam muszle. Ja tam byłam pierwszy raz. Zawsze przychodziłam obok i tak nie wiedziałam, że tam w sumie jest tak fajnie. No i przede wszystkim... Czekajcie, tak patrzę, czy jedzie. Przede wszystkim ten sernik był naprawdę pyszny. Także ja polecam, jeszcze bym chciała kiedyś pójść i tam w środku usiąść, także może kiedyś pójdziemy, bo widziałam teraz na Instagramie, jak wpakowywaliście ten rower, że wieczorem tam jest muzyka na żywo, więc można kiedyś się wybrać tak wieczorkiem bardziej niż, wiesz, po południu na spacer, ale w każdym razie jak będziecie w Gdyni, w okolicy, to ja polecam przy Teatrze Muzycznym, to jest, nie? No, także polecamy, a co do jedzonka, no to może kiedyś jeszcze spróbujemy i wam dam znać. A teraz kierunek Gdańsk, bo już jest 6:30. Trochę jakoś tak nam ten dzień uciekał dzisiaj, późno, nie? Późno się zebraliśmy. Późno się zebraliśmy, bo wyszliśmy jakoś przed 3:00. Do 23:00 z domu wyszliśmy, no ale był taki wolny poranek. Dobra, no to my jedziemy. Zrobimy szybką akcję z wniesieniem roweru do mieszkania. No i lecimy do tego Lidla. Oby coś jeszcze dla nas zostało, byśmy chcieli zrobić już zakupy na ten tydzień, a nie tylko na weekend. Bo weekend, no to już jutro ostatni dzień. W ogóle wszyscy piszą, że przepiękna jest ta sukienka. I dziewczyny już pozamawiały, bo wstawiłam na Instagram wam relacje. I niektóre pisały, o nie, już wszystko wyprzedane i faktycznie wyprzedały się już. Także mam nadzieję, dziewczyny, że będzie wam się dobrze nosiło, że trafiłyście z rozmiarem i jak dostaniecie paczkę i zostawicie sobie tą sukienkę, będzie wam się podobała, to mnie oznaczajcie, bo ja myślę, że ona jest jakąś taką sukienką, której każdemu będzie ładnie, nie wiem, mam takie wrażenie, że nie wiem, jakaś taka, nie wiem, czy pamiętacie film Stowarzyszenie Wędrujących Jeansów, tam były jeansy, które pasowały na każdą figurę, nie wiem, jak to się działo, to akurat jest mało realne, ale mam wrażenie, że ta sukienka jest właśnie takim elementem, który na każdej dziewczynie będzie ładnie wyglądał, no. Także mam nadzieję, że wróci, podlinkuję wam i no i mam nadzieję, że będzie wam się dobrze nosiła, jeżeli zamówiliście, także my jedziemy, odezwę się do was. Alicja? Tak. A dokąd pani jedzie? Z Lidla. Co się zawiódł? Jest pan zainteresowany tą wózką? Tak. Bardzo. A wystawi mi pan opinię? Wystawię. Okej. Okay. Możemy jechać.
już po obiedzie i zbieramy się właśnie na rower, bo tak naprawdę jest już później, ale ciągle padało, były mocne chmury, no i ogólnie nie za ciepło, więc zastanawialiśmy się, jak wykorzystać ten dzień. Chcieliśmy iść na rower, cały czas, wiecie, ta pogoda nie dopisywała, więc czekaliśmy, a że Kuba teraz ma już tutaj swój rower, no to chcemy pójść pojeździć chociaż, wiecie, godzinkę czy może półtorej. Także ja się ubrałam w miarę ciepło, pod tym mam jeszcze podkoszulkę, na dole leginsy, żeby było wygodnie, ale myślę, że powinno być mi ciepło. Także wykorzystujemy dzisiejszy dzień, idziemy pojeździć, jak będzie nam zimno, to po prostu wrócimy lub jeśli zacznie po prostu padać, no bo jutro znowu ma być taka pogoda, pojutrze chyba też, no i w ogóle później w tygodniu też jakoś nie za bardzo będzie się chyba składało południami, więc bardziej ja ewentualnie rano, także jeżeli chcemy razem, to dzisiaj, więc idziemy, mam nadzieję, że już nie będzie padać, bo padało właśnie jakoś chyba jeszcze do 15, chwilę po, teraz mamy 17:40 jakoś, także niedługo wychodzimy, zabieram Kubę na moją ostatnią trasę, bo to właśnie wychodzi jakoś do półtorej godziny, także mam nadzieję, że będzie nam się fajnie jeździło. So be